Agnieszka Mokrzycka, zapraszam na najnowsze informacje z regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy m.in. o remoncie kąpieliska Fala w Parku Śląskim, nielegalnym arsenale w domu seniora, a także o self-publishingu w Rudzie Śląskiej. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim od ponad 60 lat było miejscem, gdzie mieszkańcy z całego Śląska spędzali letni czas nad wodą. Wszystko zmieniło się w 2015 roku, kiedy miejsce zostało zamknięte, na szczęście nie na stałe. Fala powróci w nowoczesnej i rozbudowanej formie już w przyszłym roku. Ponad 2700 osób jednocześnie będzie mogło korzystać z fali w Parku Śląskim. Kąpielisko jest już w trakcie przebudowy i ma być to największy tego typu otwarty obiekt w Polsce. Ci, którzy spacerują po Parku Śląskim, widzą te zjeżdżalnie, które są za nami, już pytają, kiedy tu mogą wejść, kiedy to będzie czynne. No niestety, jeszcze nie ten czas, musimy poczekać do kolejnego sezonu letniego i myślę, tu wszystko zależy od pogody, bo jest to teren otwarty i te baseny będą na świeżym powietrzu, ale w maju wygląda wszystko na to, że będziemy gotowi przyszłego roku do tego, żeby tu zaprosić pierwszych użytkowników, dzieciaki, ale też ludzi dorosłych, bo to fala jest dla każdego. Fala to symbol w Parku Śląskim. Fala to symbol województwa śląskiego. Prace budowlane idą pełną parą, a fala rośnie w oczach. To już jest taki etap przedfinalny. Przed nami jeszcze tylko kilka miesięcy realizacji. Zarysowany już jest kształt całego obiektu, wykonane są konstrukcje, wykonane są niecki, na ukończeniu są atrakcje, czyli zjeżdżalnie, które widać za mną. Technologia już jest mocno zaawansowana, także można powiedzieć, że rozpoczynamy ten etap finałowy. Fala będzie wyglądać zupełnie inaczej niż przed laty. Porównując do historycznej fali, choćby nawet miejsce, w którym jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, gdzie była słynna fala, czyli basen z falą, który jest obrócony aktualnie o 180 stopni. Było kiedyś inaczej, ta niecka była przestawiona w inną stronę. Dochodzą olbrzymie zjeżdżalnie, które za naszymi plecami się aktualnie znajdują. Łącznie mają długość ponad 300 metrów. Najdłuższa ze zjeżdżalni to jest 118. O takich nazwach jak typu racer czy kamikadze, to już można sobie wyobrazić, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście atrakcje dla dzieciaków, mniejsze, większe baseniki, również plac wodny z dużą ilością atrakcji, także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Siemianowiccy policjanci przejęli kilkadziesiąt sztuk broni i amunicji. Nielegalny arsenał znajdował się w domu 76-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich. Mężczyzna trafił do aresztu. Kontrterroryści, przewodnik z psem wyszkolonym w poszukiwaniu materiałów wybuchowych, biegły z zakresu broni i amunicji, dodatkowo straż pożarna i karetka pogotowia. Aż takiej ilości służb potrzebowano, aby wejść do domu seniora w Siemianowicach Śląskich. Policja od dłuższego czasu przyglądała się mężczyźnie. Jak się okazało, jego dom był wypełniony nielegalną bronią i amunicją. Policja od dłuższego czasu przyglądała się mężczyźnie. Jak się okazało, jego dom był wypełniony nielegalną bronią i amunicją. Siemianowiccy policjanci pozytywnie zweryfikowali posiadane informacje, że w jednych z domów na terenie naszego miasta przechowywane są duże ilości broni i amunicji. Podczas oględzin zabezpieczono około 80 przedmiotów, z czego blisko połowa już na miejscu została potwierdzona przez biegłego jako broń i amunicja podlegająca ustawie o broni i amunicji. 76-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na poczet przyszłych kar stróże prawa zabezpieczyli gotówkę w wysokości ponad 30 tysięcy złotych. 76-letni właściciel tego arsenału został zatrzymany i usłyszał 3 zarzuty: posiadania bez zezwolenia broni i amunicji, posiadania substancji, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w wielu rozmiarach oraz znieważenia policjanta. Za te przestępstwa mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju w tym tygodniu znakowali swoje rowery. Jednośladom w ramach corocznej akcji nadawane jest syntetyczne DNA, które identyfikuje właściciela sprzętu. Strażnicy miejscy odwiedzili dzielnicę Jastrzębia-Zdroju, aby oznakować rowery mieszkańców. Specjalny numer i naklejkę odebrało kilkuset właścicieli jednośladów. Na czym polega akcja znakowania rowerów z takiego praktycznego punktu widzenia? Korzystamy z tak zwanego syntetycznego DNA, które nanosimy w kilku miejscach na rowerze. Pod tym syntetycznym DNA
pod tym likwidem ukryty jest taki numer identyfikacyjny, który my odczytujemy za pomocą lampy ultrafioletowej i takiego mikroskopu. Jeżeli nawet nie byłby on w całości czytelny, to podczas tego znakowania zbieramy wszystkie ważne informacje, to znaczy jeżeli chodzi o cechy roweru, czyli model, marka, rodzaj roweru, rozmiar roweru, numer ramy, rozmiar koła, ilość przerzutek, marki przerzutek. Oprócz tego zbieramy także dane osobowe właściciela roweru i to wszystko umieszczamy w naszej bazie. Na podstawie zebranych danych jesteśmy w stanie rower, który został utracony i gdzieś w jakiś sposób się odnalazł, jesteśmy w stanie go sprawdzić, zidentyfikować rower oraz jego właściciela. Akcja skierowana do rowerzystów jest prowadzona cyklicznie. Akcja znakowania rowerów przez naszą Straż Miejską odbywa się w okresie letnim, w miesiącu lipcu. Jest to projekt transgraniczny. Wspólnie z miastem Karwina pozyskaliśmy środki na to znakowanie. No i dziś na przykład w sołectwie Borynia, jest to ostatni już etap znakowania rowerów w sołectwach, będą strażnicy miejscy znakowali te rowery przy budynku u Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest taki mikroskopijny żel z takim kodem kreskowym, który powoduje jakby utożsamienie roweru z danym właścicielem w ogólnoeuropejskiej bazie, więc nawet jeżeli rower właściciela z Jastrzębia znalazłby się, nie wiem, w Wiedniu, to Straż Miejska czy Policja w Wiedniu będzie umiała przekazać nam tą informację. W tym sezonie oznaczono również hulajnogi elektryczne. 17 autorów wydawców zaprezentowało dzisiaj swoje publikacje podczas ogólnopolskich targów książek wydawców niezależnych, zorganizowanych już po raz drugi w stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej. O zeszłorocznym sukcesie pierwszych ogólnopolskich targów książek wydawców niezależnych organizatorzy postanowili ponownie je zorganizować w pięknym, historycznym budynku byłego dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej. Wydawcy to jest szansa na książkę inną, nie tą sformatowaną, którą preferują wydawnictwa zawodowe. Tutaj może być wielki wypadek i wielki przewrót i katastrofa, ale też może być rzecz niebywała, zarówno pod względem formy treści, formy edytorskiej książki, treści książki. Także bardzo się cieszymy, że po raz drugi w Rudzie Śląskiej organizujemy targi samowydawców. Inicjatorem oraz pomysłodawcą targów jest rudzki poeta, pisarz i wydawca Janusz Muzyczyszyn. Ja byłem głównym pomysłodawcą tego wydarzenia w zeszłym roku. Na szczęście spotkał się ten pomysł z pozytywnym odbiorem dyrekcji bibliotek i dzięki temu w zeszłym roku mieliśmy pierwszy raz taką imprezę, w tym roku kolejny, no i mam nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy się tutaj spotykać. W targach wzięło udział 17 autorów, wydawców, którzy do stacji Biblioteka przyjechali z całej Polski, by zaprezentować swoje dzieła, a także przybliżyć zalety czy wady tak zwanego self-publishingu. Każdy model ma swoje wady i zalety. I zarówno poprzedni miał swoje zalety, tak jak i ten ma swoje zalety. Jestem tutaj bardziej może niezależna, ale też wiąże się to z odpowiedzialnością większą wszystkiego. Sama muszę dopilnować, znaleźć dobrego korektora, redaktorkę, składacza, więc to jest dużo pracy, ale też jest ogrom satysfakcji, że się coś własnego wydało samemu. A na ich stoiskach można było znaleźć książki z różnych gatunków literackich. Dzisiaj przyjechałam z jednym horrorem i z dwoma obyczajami. Jeden w koncepcji czarnego humoru, a drugi jest taki bardziej poważny, traktujący problem radzenia sobie ze stratą bliskiej osoby. Także wszystko z różnej beczki, że tak powiem. Trzy po prostu książki z różnej beczki. Książki mojego autorstwa. Są to powieści obyczajowe, zbiory wierszy, zbiór opowiadań, ale również książki, które wydałem w moim wydawnictwie, książki autorstwa innych autorek, no takie, które uważam za wartościowe, godne polecenia. Jest wielu młodych ludzi, którzy piszą, a w zasadzie do szuflady. Warto na to spojrzeć, warto im doradzić, czy zachęcić, żeby rzeczywiście w taki sposób swoje emocje uzewnętrzniali.
Planety, gwiazdy, a nawet satelity można było dziś zobaczyć w mobilnym planetarium, które stanęło w Katowicach w ramach zorganizowanego Tygodnia Wiedzy. Ponadto specjaliści w dziedzinie kosmosu prowadzili zajęcia dla najmłodszych. Mobilne planetarium świetnie się sprawdziło jako atrakcja w Katowice Science Corner w ramach Tygodnia Wiedzy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Polskie Planetarium Astronomiczne. Jak widać, mobilne planetarium to bardzo fajna atrakcja dla dzieci, nie tylko dla dzieci, dla dorosłych także, w którym można dostrzec uroki kosmosu, wszechświata i tego, co nas otacza, dostrzec pewne aspekty kosmosu trochę z innej strony niż zazwyczaj, nie poprzez naukę, a poprzez fajne atrakcje, która tutaj właśnie się odbywa. Najmłodsi po wejściu do planetarium mogli zobaczyć film o nazwie Satelix. Dzisiaj jest film o funkcjonowaniu kosmosu, a przede wszystkim o satelitach, które wpływają na nasze życie. Pokazują zalety satelit, postępu człowieka, postępu technologicznego, jak to się dzieje, że mamy łączność i dzisiaj właśnie mamy film o tym, ale ogólnie mamy w repertuarze więcej filmów czy o gwiazdach, kosmosie, o planetach. Jak się okazało, nie tylko najmłodszym podobało się planetarium. Podoba mi się, ponieważ jako poznawcze można widzieć cały wszechświat, co się dzieje w kosmosie, no i dla nas ziemian to jest bardzo ciekawy pomysł, takiej obserwacji. Wakacje można spędzać na plaży, w górach czy nad jeziorem aktywnie, ale i leniwie, każdy według swojego uznania. Jedno jest pewne, wakacje spędzić można doskonale również w mieście, a wszystko to za sprawą powiatu wodzisławskiego, który przygotował moc atrakcji dla swoich mieszkańców. W powiecie wodzisławskim wystartowała akcja Spędź wakacje doskonale, w ramach której przygotowano garść wiedzy przydatnej na wakacje i nie tylko. Przede wszystkim chcemy zachęcić do tego, aby spędzić czas wolny nie w mieszkaniu, nie w domu, tylko aktywnie na naszym terenie. Ludzie, którzy tutaj mieszkają codziennie, mijając te same miejsca, nie zawsze sobie zdają sprawę, jak wiele mamy różnych atrakcji, które z zewnątrz ludzie oceniają jako fantastyczne i czasami chodzi o to tylko, żeby dać ludziom możliwość spojrzenia na te same miejsca z innej perspektywy. W ramach akcji przygotowano również powiatowy przewodnik turystyczny, czyli opis miejsc, które warto odwiedzić w wakacje. Dla różnych ludzi różne atrakcje w naszym powiecie są interesujące. Dla jednych będzie to na przykład możliwość wypoczynku w ośrodku wypoczynkowym w Olzie, czy też plażowania w ośrodku Balaton w Wodzisławiu. Dla innych będzie to na przykład architektura drewniana, stara, zabytkowa w gminach wiejskich naszego powiatu. Dla niektórych ludzi atrakcją będzie możliwość skorzystania z przejażdżki na żelaznym szlaku rowerowym, na który będzie na przykład można dojechać cyklobusem, a dla innych atrakcją będzie możliwość na przykład popływania kajakiem. Ale to nie wszystko. Spędź wakacje doskonale to także szereg konkursów organizowanych w powiatowych mediach społecznościowych. Na stronie facebookowej ogłosiliśmy konkurs, oczywiście z regulaminem. Wyznaczyliśmy katalog zadań. Wśród nich między innymi jest właśnie zrobienie zdjęć zabytków, między innymi przejażdżka po trasach rowerowych, wykorzystanie w tym celu cyklobusu, czy chociażby wysłanie widokówki z powiatu wodzisławskiego. Te widokówki są bezpłatnie dostępne w kancelariach naszego urzędu i wykonanie połowy tych zadań będzie skutkowało tym, że będzie można zgłosić się do losowania nagród i na początku września zamierzamy ten konkurs rozstrzygnąć, więc w ten sposób chcemy jakby zachęcić do tego, żeby ten powiat wodzisławski odkrywać na nowo. Powiat wodzisławski ma wiele do zaoferowania. Mieszkańcy mogą odkrywać piękno powiatu kawałek po kawałku, a czasami przypomnieć sobie o miejscach, których dawno nie odwiedzali. Wiele z nich zmieniło się przecież nie do poznania. Zobaczmy, co dziś ciekawego działo się w kraju i na świecie. Wichrów, województwo dolnośląskie. Wczoraj wieczorem samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką na drodze krajowej numer 5. Kierowca Mazdy pomimo zakazu wyprzedzał. Jedna osoba zmarła, druga jest poszkodowana. Warszawscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 42- i 38-latka, którzy wykorzystywali fakt, że kiedyś pracowali w szpitalnej kuchni i teraz w dni, kiedy dostarczano zaopatrzenie, nie pozostawiając śladów, włamywali się i kradli artykuły spożywcze, które rzekomo potem sami zjadali. Łączna wartość poniesionych strat to ponad 80 tysięcy złotych.
wtorek premier Węgier Viktor Orbán odwiedził Kijów. W czwartek natomiast media poinformowały, że Orbán spotka się z Władimirem Putinem. Donald Tusk wraz z innymi politykami skrytykowali węgierską inicjatywę. 4 lipca w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Niepodległości. Podczas tego święta zginęły 2 osoby, a 9 zostało rannych. Doszło także do kilku strzelanin. Wulkan położony na włoskiej wyspie Stromboli stał się bardziej aktywny i wyrzucił w powietrze lawę oraz popiół. Na szczęście nie doprowadziło to do większych zniszczeń. Wulkan Stromboli jest niemal bez przerwy aktywny. Co roku mają miejsce niewielkie erupcje. Ostatni większy wybuch miał miejsce w 2019 roku. Na dziś to już wszystkie informacje. Na koniec chciałam Państwa zaprosić na program Czas na wakacje z TVT. Z kamerą odwiedziliśmy miejscowość Jeleśnia. Relacja w sobotę o godzinie 9. Ja dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.